Cześć, witam Was serdecznie na kanale Fajna Telewizja. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, ponieważ pytaliście i sugerowaliście odnośnie informacji falujących obrotów. O co chodzi w tej kwestii? Zobaczcie, w tej chwili samochód jest odpalony, jest nagrzany, temperatura robocza. Tu też różne kwestie się pojawiają odnośnie temperatury roboczej silnika. W Fordach jest to jakby nieco poniżej 90 stopni. Jak widzicie, ta strzałeczka nie jest zupełnie na środeczku, jest leciutko poniżej 90, w granicach 80 paru stopni. Ale chodzi o obroty, o czym chcieliśmy rozmawiać, czyli zobaczcie, w jakim stopniu utrzymują się obroty prawidłowo nagrzanego silnika. I przypominam, że mój silniczek jest po remoncie, także zobaczcie sobie odcinek w zakładce wideo odnośnie remontu silnika, gdzie informuję o wszystkich kwestiach dotyczących właśnie spalania oleju, nierównej pracy silnika. Po remoncie, jak widzicie, ta kwestia już jest zupełnie zniwelowana i naprawdę obroty powinny być ustabilizowane na takim poziomie, jak widzicie, w granicach 780-800 obrotów na minutę. Przegazowanie powinno powodować, że obroty natychmiast spadają i normalizują się na tym samym poziomie co poprzednio. Jeśli macie kwestie, na przykład przy kupnie samochodu, łatwo możecie w taki sposób sprawdzić poprawność działania nie tylko silnika, ale też całego układu napędowego, rozruchowego, w jaki sposób, w jakiej kondycji jest silnik, co może właśnie sugerować to, że obroty skaczą. W jaki sposób to się objawia, pokażę Wam, demonstrując to, naciskając gaz. Zobaczcie, to by było tak, coś takiego, że obroty lekko podskoczą, opadną, chwilę się utrzymują na jakimś poziomie, może nie aż tak do przesady, ale jest to minimalny, powiedzmy, skok tej strzałeczki obrotów, że one lekko skoczą, opadną, znowuż lekko skoczą po chwili, znów opadną i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda w nieprawidłowo działającym układzie. Trudno tutaj jednoznacznie ocenić, czy jest to wina silnika, czy też układu chłodzenia. Być może przepustnica wystarczy, że zostanie przeczyszczona i ten problem zniknie. Także ocena tutaj jest dwojaka i wymaga większej ingerencji. Sprawdźmy sobie, jakie obroty są aktualnie dokładne. Co musimy zrobić? Wyłączyć silnik i przytrzymać klawisz menu, czyli ten na boku kierownicy. Po przytrzymaniu go i przekręceniu kluczyka, nie wziąłem statywu, także wybaczcie. Aby ta prędkość obrotowa nie była większa niż na przykład ten zakres błędu, czyli te 20-30 rpm, jeśli skaczące są te obroty, jak widzimy, jeśli dodamy gazu, aby było 900 do 1100, poniżej 500, czyli spada na przykład do poziomu takiego, że już silnikiem trzęsie i jest on na granicy wygaszenia, to znaczy, że coś jest silniczkiem nie tak i należy podjechać na przykład na komputer diagnostyczny. Także zadbajcie o Wasz silnik przed jeszcze zimą i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!